Chciałbym tylko w tym momencie powiedzieć, że chcę, żebyście wiedzieli, że absolutnie nienawidzę, kiedy wszystko psuje się na ostatnią chwilę. Aczkolwiek z drugiej strony powinienem być do tego kompletnie przyzwyczajony. To jest coś jeszcze, co muszę szybko zrobić. Mam nadzieję, że ani ja nie jestem za głośno, ani gra nie jest za cicho. A to się pewnie jeszcze dostosuje, ale to akurat nic nowego. Bocie, nalegam, działaj. Aż nie, już ja doskonale wiem, że jak tylko wrzucę, że jest stream, to bot się obudzi. Dlatego dam mu jeszcze chwilkę. Nie ma pośpiechu. Przysięgam, nie ma pośpiechu. Muszę kiedyś porządek z tym zrobić. Czym ty jesteś, tym ty jesteś? Czy mogę zmienić tę nazwę? Tłumacz fan. Dobra, to już będę wiedział, co to jest. To jest to, to jest to. To jest to. Czym ty jesteś właściwie? Ty kurwa. A tak z ciekawości, jakbym ciebie dał po prostu na to? Ha. To da to lepiej. Dobra, widzę, że bot też się obudził. Więc powoli mogę ogarniać co i jak. To jest to. Czym ty jesteś, tym ty jesteś. Dobra, to już wiem mniej więcej, co jest czym. Ponazywam sobie jeszcze tylko trochę rzeczy. Jackson. Cześć, Pasku. Dzisiaj jestem bezkamerkowo, bo moja kamerka odmawia jakiejkolwiek współpracy ze mną. Tak, żeby nie było żadnej wątpliwości. Ogólnie to próbowałem tak z godzinkę przed streamem wszystko sobie ładnie ustawić, żeby wszystko grało i w ogóle, no bo wiecie, jestem na nowym kompie, świeżo po formacie, więc nie byłem pewien, czy wszystko działa i w ogóle, prawda? No i co, no? Działało. Powiedzmy, że było wszystko ok. Więc jak tylko włączyłem wszystko tak tuż przed streamem, to wszystko nagle się wysypało i musiałem ogarnąć to od nowa, zupełnie z niewiadomego dla mnie powodu. Kamerka stwierdziła, że jak będzie podłączona, to mój Elgato kategorycznie powie, że nie przyjmuje takiego sygnału, twoje USB nie jest 3.0, nie zgadzam się, więc kamerki dzisiaj nie ma. Będę na was patrzył w uśmiechem, który idealnie oddaje mój wewnętrzny stan w tej chwili. Cześć, Sebastianie. Standardowo poproszę jeszcze tylko w potwierdzenie, czy gra nie jest za cicho, gra nie jest za głośno, czy ja nie jestem za cicho, ja nie jestem za głośno, bo to są rzeczy, które tak nie jest w sposób oczywisty ogarnąć, tak? Jak tako. Więc wolałbym
mieć jeszcze info, zanim zaczniemy jako taka rozgrywka. Cześć, Biki. Cześć, Biki. Dobra. Upewniałem się też, czy na pewno mnie słychać. Bo i takie różne cuda się zdarzały. I zaraz tylko będzie jedno wielkie echo na Simie. A, podgłośnić trochę można mikrofon. Ciebie dobrze gra bardzo cicho. Dostaję bardzo sprzeczne sygnały, moi przyjaciele. I trochę mnie to niepokoi. Cześć Wilcze Odle, cześć Oxide. Powiem tak, mikrofonu w tej chwili nie do końca jestem w stanie podgłosić. Jedne co mogę, to go odrobinę obrócić w swoją stronę i w tej chwili już głośniej raczej sensownie nie będzie. Gra natomiast na pewno jest trochę ciszej, bo jak się jest na mapie, to ten... Jak się jest na mapie, to jest gra odrobinę ciszej, więc podejrzewam, że jak zaraz wejdziemy już do właściwej gry, to będzie nieco głośniej. Cześć, jestem Rajów. Nie jestem pewien, do czego pijesz Oxide, ale tak. Ciebie widać z tym żyje. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję. Jeżeli coś się wysypało, to zacznę się martwić. W bardzo niekomfortowy dla siebie sposób. W każdym razie, jak się go wstrzymygam, ten Tensei 5. Przy okazji, skoro już tu jest, to mi ludzie też są, chciałbym w tym miejscu przeprosić za to, że w zeszłym tygodniu nie było streama. Miałem cichą nadzieję, że składanie komputera nie zajmie mi tak długo, jak mi zajęło. I niestety okazało się, że bardzo mocno się przeliczyłem pod tym względem. Z jakichś 3-4 godzin, które planowałem, i wtedy bym sobie jeszcze pewnie zdążył wszystko poustawiać i w ogóle czemu ja mam niepełne party. Wyszło w magiczny sposób godzin 10. Tak, siedziałem praktycznie od 12 do 22 składając kompa. Nie jestem z tego powodu zadowolony, ale przynajmniej działa. To dla mnie najważniejsze. Pełnia. Czy sobie nie pogadamy? Doskonale. To jest dokładnie to, co chciałem zobaczyć w momencie, kiedy mamy tylko 3 osoby w party. Ja tylko się zastanawiam z złożeniem. Znaczy no, jeżeli wymieniasz całego kompa albo kupujesz całego kompa, to pewnie tak. Ale ja praktycznie zawsze składam kompa na części, tak? Jest na zasadzie to sobie wymienię, tak? Więc no tutaj kompletnie nie wchodzi w grę opcja z tym. Ze złożeniem przez kogoś w serwisie. Jaka jest szansa? Tak myślałem. Spróbujmy chociaż jednego zabić. To może nie umrę. Znaczy Inkubus umrze, ale o tym nie mówimy. Ech, nie ma to jak do początek streama. Jezu, ile on ma HP. Powinienem przydać się więcej demonów chyba. Tak na wszelki wypadek. Co ja mogę przyzwać? Oś to na chwilę przyda się. To będzie próba rekrutowania indogami numer 6. Na pewno nie podczas pełni. Tyle mogę powiedzieć z całą pewnością. Jest podatny na buffu. Dobra, na razie po prostu nie chcę umrzeć na początek streama i tego się trzymajmy. Jest odporny, więc po prostu szerego za mną. Jeżeli mnie nie krytnie, to powinienem wygrać w następnej turze. Mam tylko przynajmniej nadzieję. A dobra, wrzucę coś jeszcze. Your turn. Go!
A może i nie powinienem. Nie, no powinienem. Nie było tak dobrze, jakbym chciał i przede wszystkim sam fakt, że musiałem z nim walczyć, a nie go rekrutować, to... To było dla mnie z pełnym problemem. Dobra, mam pełnię, więc ewidentnie sobie z Beritiem nie pogadałem, więc chwilowo go nie zrekrutuję. I z tego co pamiętam, efekty tego typu potrafią się utrzymywać nawet gdzieś tak do połowy fazy, więc wolę chwilowo po prostu z nimi nie gadać, żeby rekrutować. Po prostu sobie odpuszczę. To jeszcze raz, kto u mnie w party potrzebuje jeszcze skilli? Amino Zoom, Kikuri Him, oni... A, tutaj jest moje party, da. Chodziło mi ogólnie o wszystkie demony w stoku. Aitfaras już wszystko ma. Incubus potrzebuje Madness Needle, Rakshasa Charge, ale Charge mnie nie obchodzą. Bax potrzebuje sekundy Resist Ice. Okej, czyli generalnie większość z moich demonów jeszcze czegoś się może nauczyć. Mogę nawet zostać tym, co mam obecnie wyekwipowane w party jak tako. No dobra, to teraz pytanie na dziś. Tutaj teoretycznie coś było, tylko mam wrażenie, że tamta skrzynka była mi do niczego niepotrzebna. Tutaj w pobliżu jest ktoś z questem. Pytanie, czy mogę tam podejść? Wydaje mi się, że powinienem móc. Aż to jest na górze, więc cholera wie. Spróbujemy. Słyszałem to chicho. Może tędy przejdę? Może jakoś tędy? Na pewno nie tędy. Chociaż tutaj coś jest. To jednak tędy. Lilimki. Tak, czego ode mnie chcesz? Jest tu dużo strasznych demonów. Ale w Tokio nie ma żadnych demonów. No, z tym to bym się kłócił. Lamu też pewnie by się z tym kłócił. Przekazywam Anioł z Betelu. Nie chcecie zabijać żadnych ludzi, tylko wysłać z nich całą energię życiową. Na pewno ich to nie zabije. No, ale Anioł się nie zgodził, dlatego mam go zabić. Jasne. Aniołom nigdy nie można ufać. Problem jest Principality, który jest w miejscu z wieloma kontenerami. Jest tutaj cała horda lilimek. Mój własny harem. Jeżeli im pomogę, to wszystkie będą moje. Czy jakoś tak? Zgaduję, że skrzynki będą tam na górze, gdzie chwilowo nie mam jak wejść. Tutaj chcą mi się do dupy Shikyoji dorwać. Wow, trafiłem. Czy ja mogę z nim pogadać? W sensie, żeby go dołączyć do party. 29? Nie wydaje mi się. Z Kaio no Hime już prędzej. To pułapka. Kurczę. Wydawało mi się, że to całkiem porządna odpowiedź. Cześć, Cyru. Niestety Kaio no Hime się ze mną nie zgodziła i stwierdziła, że to dyskryminacja. Wiecie co? Będę miły, uśmiechnę się. Ej, ona zdaje się miła. To dla mnie? Dziękuję. Widzicie? Dlatego nie można być miłym. Proste. Mał! Nawet nie będę tego komentował. Wow! Pozwolę sobie przemilczeć to, co tu się stało. Ja ją przekonam. Kto ma więcej szczęścia? Na pewno ja. Nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. No dobra. Także w tym momencie zaczynałem ponownie naszego streama. Czy jakoś tak? Przysięgam, że przez ostatnie 10 czy 15 minut nie stało się absolutnie nic złego. Nikt nic nie widział, nic złego się nie stało. Kopium.
Dobra, to tym razem przede wszystkim zacznę od tego, że moje partie jednak będzie pełne. Chodź tu. I wróćmy do tych lilimek, które tam grzecznie siedzą i na nas czekają. Szukaj lili. Nie, to chyba to samo, więc wydaje mi się, że nie można nadużywać save loadów, żeby znajdować rzeczy, które chcemy. Dobra, czyli tak, tu możemy save sobie, jeżeli na górę skoczyć. Najlepsza zabawa, przysięgam, skakanie po tych kontenerach. To jest najzabawniejsza część tej lokacji. Tak naprawdę to absolutnie nie jest, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, jeszcze raz, bla 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 bla. Złe anioły, anioły są zawsze złe, trzeba je zabić, dziękuję. Jeżeli ktoś twierdzi, że anioły nie są złe, to za mało go, SMT. Au. Może tym razem mi się uda! Ha! 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 No, tym razem na pewno mi się nie uda, bo nie ma w Kai na Hime. Dobra, to pozbawiliśmy się inkubusów. W SMT6 będziemy grzeć po śmietnikach. W SMT6 nie będzie śmietników. W SMT6 nic nie będzie. Nie, na pewno się uda, zobaczycie. Haha. Nie. Chociaż go spalę. Jeżeli ktoś myśli, że anioły nie są złe, to są czystymi lowfagami. A jak wszyscy wiemy, ten alignment nie bez powodu nazywa się lowfu stupid. Chwilę, co? Na zan raczej nie był podatny. Był podatny, fakt. Wiem, pani to on go strzelił po prostu z tego zan. I to robimy też tak. Haha! Ha. W dzisiejszym odcinku szkalowania lofagów na każdym możliwym kroku. Nie no, może nie będzie aż tak źle. Granie mimo wszystkich śmieszków i w ogóle. Sam osobiście, jeżeli chodzi o poglądy, chyba jestem bliższy Lo niż Chaos, ale. Na pewno nie w takim maksymalnym stopniu, jak są przedstawione tutaj. Czemu jest Lofu stupid, a nie Chaotic stupid? To jest bardzo dobre pytanie. I musiałbym się pewnie chwilę zastanowić, żeby udzielić jakiejś ładnej, zgrabnej odpowiedzi. Musiałbym też się zastanowić, jak nie umrzeć od Shiki Oji. Chociaż w tym wypadku akurat odpowiedź jest prosta, po prostu ich unikając. Chaotic stupid też jest rzeczą. Powiem szczerze, że znacznie częściej spotkam się z określeniem lofu stupid niż chaotic stupid. Esencja niego. Czy tu coś jeszcze znajdę? Wątpię, ale. Nie, tutaj nic już nie znajdę. Pytanie, jak tam wyjść? Pewnie z góry jakoś trzeba będzie spać albo coś. No tak, tutaj to raczej to, że sobie. To było zbyt bliskie jak na moje standardy. Jakkolwiek niskie by one nie były. To niestety przez okno nie skoczymy, pomimo że ewidentnie się wydaje, że powinno się dać. Możemy za to ganąć sobie parę likwi. Bakteriofagi, bakterie są złe. Czasem brakuje mi trochę lepszej mapy w SMT5, nie będę ukrywał. O nie, dobra mapa w SMT. O, i Nogami. I wonder where this one is going. A, bo ja w końcu ich nie przekonałem do swojej kreacji. Tak, Mudo. Czy ktoś u mnie ma Mudo? Zobaczmy. Ty chyba masz... Nie masz Mudo. Tak, i miał. Trzeba sobie jakoś radzić.
I nie pamiętam za cholerę co było ich, co było jeszcze Buffo albo Hama. No to co? Nie mam Light Shardów, prawda? Ale mam Ice Shardy. Niech to mi na chwilę wystarczy. Ty nie masz Hamy. To też Light Ice Shardem. Jakoś muszę sobie radzić. Kurwa. Ja umrę przez to, że nie trafiłem. I będzie mi bardzo przykro, że umarłem. W takich głupich okolicznościach. Kiedy już po początku Sima wiesz, że będzie dobrze. Ojej. Już napady przeboleje ekspert, a to cholerno mi tamę. Wolę po prostu nie stracić progresu niż dostawać tego nieszczęsnego ekspa. Zgaduję, że wskoczenie tutaj dało mi tylko tego Mimana, który jest tutaj. Hit or miss? I guess they never hit, huh? Nie to. Chcę się wyleczyć. I dorzuć jakiegoś demona. A wracaj tu, niech będzie. Co tej serio to? Moje rozczłonkowane przyjaciółki. Najgorsze jest to, że chwilowo jest inaczej na tym etapie, że chciałbym pozwiedzać bardziej te lokacje nieszczęsną, aniżeli walczyć ze wszystkim, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że będę musiał z tym wszystkim walczyć, więc to nie jest tak, że tego w jakiś tam sposób uniknę. No i mimo kolejny. Cześć, chwały. Chyba tam jest jeszcze więcej chwały. Tylko muszę nie umrzeć w drodze, panią. Andrasy. Na co były podatne Andrasy? Przypomnijcie mnie, proszę. Pomijając już sam fakt, że są na 18 z Johama. No dobra, na szczęście jakiś tam z Joh mam, więc chyba sobie poradzę. Chyba. Wiecie co? YOLO. No niestety, nie tym razem. Piło. Jezu, nie mam praktycznie w ogóle ich słabości. Pomimo, że mają dwie. Nie ma też shardów na to. Mam dziwne wrażenie, że moja drużyna nie jest w tej chwili tak optymalna, jak mogła być. Dobra, kryt wszedł, więc mam jeszcze jedną szansę na Hamę. Nie będę kłamał, póki co nie idzie mi tak dobrze, jakbym chciał, to na pewno. Na szczęście Andrasy to akurat najmniejsze moje zmartwienie, nawet pomijając już to, że właśnie zbierałem magacuki. Nie chcę wejść. Raczej to by i tak zabiło. Inkubus trochę oberwie, ale to nic strasznego. Adamasa? Nice. Tao i potężne leczenie, które prawie nic nie robi. 60 chwały. Co ja zrobię z tą całą chwałą? To jest bardzo dobre pytanie. Co trafiło? To nie powinno trafić, ale trafiło. A przynajmniej tutaj mam jak trafiać słabościami, więc to jest pozytyw.
zrobię zaraz komuś coś niedobrego i jeszcze nie wiem, kto to będzie. Czy wymagam aż tak dużo, jeżeli chcę, żeby chociaż jedna hama... Okej, ewidentnie dzisiaj wymagam bardzo dużo od czegokolwiek. Będę zakładał, że jeżeli też może pójść nie tak, to pójdzie nie tak. I tak chyba wyjdę lepiej. Jak patrzę na to, co się póki co dzieje. Czy całe twoje party może umrzeć w jedną turę? Jeszcze jak? Jak głupi będzie pomysł wyzwania tych dużych bossów przed opuszczeniem Netherworld? Których dużych bossów masz na myśli? To jest jeszcze pytanie. Inkubusie, błagam, traf to za mną, bo zrobię coś niedobrego, dziękuję. Dobra, z tym już się bić nie będę. Wrzucę sobie za to... A, chodź tu Bugs. Bugsa do party. Jeszcze się nie będę wracał. Czy ja tam mogę wskoczyć jakoś? Bo tędy chyba nie damy rady, co? Nie. Tędy zde... Co ja wbiegłem? Czy kiedyś sformułuję... Co to kurwa jest, ja się grzecznie pytam? Jestem spokojnym, zajebiście, kurwa, wyluzowanym kwiatem pierdolonego lotosu. Okej, to wiem już o co ci chodzi. Z częścią z nich możemy walczyć już w tej chwili tak naprawdę, ale tylko z częścią. Większość z nich powiedziałbym, że tych, którzy są tak luźno, mają gdzieś przynajmniej koło 50 poziomu. Piękny obrazek zamiast kamerki. Dla tych, którzy nie byli, jak to mówiłem, tak w bardzo dużym skrócie moja... Kamerka w tej chwili odmawia współpracy z moją zgrywarką z jakiegoś absolutnie durnego powodu. Co sprowadza się do tego, że nie mogę mieć jednocześnie podłączonej kamerki i tego. I zgrywarki. Bo zgrywarka twierdzi, że. A ty jednak losuję te rzeczy. Sprowadza się do tego, że zgrywarka twierdzi, że nie masz portów USB 3.0. Ale ja mam porty USB 3.0. Nie, to by się wydaje, że masz porty USB 3.0. Tak naprawdę ich nie masz. Ale... Nie. Ale... To zawsze działało. Nie, to by się wydaje, że działało. No i co ja mogę? No, ewidentnie nie chce działać, więc macie w zamian obrazek, który idealnie oddaje stan mojego umysłu, duszy i wszystkiego naraz. Wiecie co, mam wrażenie, że jeszcze lepszą opcją byłoby tak naprawdę w tej chwili zrobienie tego. Czekajcie, bo odpalam moją jedyną pozostałą szarą komórkę. Co ty miałeś? Siongę, Sakanaki... Ajajaj. Ale kolci. Wiecie? Powiem wam, że kolci. No dobrze. Jak dają. To co ja mogę, no. Przecież nie powiem im, że nie chcę Almighty fizycznego ataku. How is this? Ale wracając do tego, co chciałem zrobić. Kto ma jakiś sensowny affinity tutaj? Najlepiej takie z najmniejszą możliwą... to wygląda rozsądnie. Będę podatny na buffu, ale... Samo buffu to nie jest coś, czym się aż tak bardzo przejmę. Jeszcze pytanie, czy ktoś ma jakieś skille, które mógłbym chcieć? Skarżdę to chujowa Aramasa. Dream Needle biedy. Critical Wave to trochę XD. Hmm.
Marin Karin to też trochę XD. Taunt to jest dosłownie coś, czego nie chcemy na protagoniście. Nie, wydaje mi się, że tak naprawdę więcej w tej chwili nic nie mamy, co moglibyśmy chcieć jako skill na protaga wrzucić. Dobra. To skoro już ogarnąłem słabości i nie będę umierał od tego, że Shikioji na mnie krzywo spojrzał z Mudo, to jeszcze raz przypadkiem wejdę do World of Shadows. Po czym natychmiast z niego wyjdę. Ja generalnie nie jestem jakimś super wielkim zwolennikiem skilli Almighty w grach SMT czy w Personach. Czytałem pytanie co do Heatate. Wydawało mi się, że odpowiedziałem. Nawet jeżeli nie odpowiedziałem, to przepraszam. Heatate na 99% też jest zależny od poziomów. Level scaling w tej grze jest bardzo upierdliwą rzeczą. Co i moja faktu, że zdarzało mi się, że mając 20 poziomów przewagi, wciąż nie trafiałem we wrogów, a oni mnie trafiali cały czas, więc równie dobrze może być to po prostu w NG biorące gacza w dupę na każdym możliwym kroku. Nie mam zielonego pojęcia, nie będę się spierał w jedną czy w drugą stronę. No i te masy nie powinni mnie zabijać nawet, wiecie? Jak wygląda właśnie Sakanagi? Uppercut. Chyba teraz Yanga to mi to jakoś super dużo to nie da. W przeciwieństwie na przykład do Zanmy. One punch. Albo jakby to powiedział klasyk, jeden cios człowiek. Najgorsze jest to, że to zużywa jednak mimo wszystko dość dużo many. Więc wolałbym tego nie nadużywać jakoś specjalnie, bo to dwa takie ciosy i już nie mam ten gdzieś z jednej czwartej many. Ale masa mimo wszystko jest dużo efektywniejsza, jeżeli chodzi o koszty. Au, tym razem weszło. Gratuluję. Jestem z ciebie dumny, Ameno Uzume. Szkoda, że nie mogłaś tego zrobić ostatnim razem. Połowa gieska gram na moją ultawę i to cieszę się na przeciwko normalnej. Albo jestem jakiś półprzytomny, albo nie do końca rozumiem sensu tej wiadomości. Znaczy w jakim sensie naprzeciwko w normalnej. Bo to jest coś, co chyba mnie najbardziej tej... Cześć, czemu ja próbowałem go atakować? Ja jestem dzisiaj jakiś upo? I z tego, co pamiętam... To nie miałem żadnych rzeczy do tego... Do... wykupienia w Miraklach. Szanowny... Kurwa, no! Nie chcę was bić. Miałem nadzieję, że znajdę to w Kaienohime. I uda mi się jakoś się dołączyć. Ale ewidentnie nie tym razem. No dobra. Pobijemy to, co mi dają, jest. Mamudo nie jest super rozwiązaniem. Nie jest też strasznym rozwiązaniem, ale... W sumie to chyba jest najsilniejszym, czego mogę użyć, więc... Jakby... chciałem powiedzieć, że jakby dobrze poszło, to dałbym radę... ich zabić tej turze, ale co najwyżej mogę tego, Shikioji'ego. Nice. Chociaż... Easy. Co ja gadam? Łatwiutko. O. O, znowu się spotykamy, przyjaciele. Kopę lat chciałoby się rzec. Bufu. Ciekawe, czego nie mam. To jedyna opcja, którą mogłem sensownie zrobić.
O Boże, ale ja po tej walce nie będę miał many. O mój święty Chryste. Ja już to widzę. Nie, ale masę tylko sekanagi. Chciałbym dostać ekspert na tą walkę, by podał. A żeby dostać ekspert na tą walkę, muszę w niej nie umrzeć. A to jest najprostsza metoda. Au! Inkubusem jeden na jedno mudo. Tak mnie to przeraża. Spróbujmy. O kurwa, ja nie mam many. Ja już nie mam many! Tak. 14. No dobra. Traf proszę, dziękuję. Exp. Moje ulubione. Sekunda. Wydaje mi się, że sekunda jest lepsza niż Bestial Bite. I to akurat się nie prze... ta runda. Mów mi więcej, proszę. Czarnym się nie przejmuje. Dobra, ale teraz to już napadę się cofam. Na wszelki wypadek zerknę z tymi miraklami, czy może jednak coś tam mi nie wpadło. I przy okazji, czy jakaś fuzja ich na 27. Nie wydaje mi się, ale zerknę. Fuzje. Na 27 w specjalnych nic nie ma, zresztą tutaj potrzebuję czego ja tu potrzebowałem. Powtórzę się, czego ja tu potrzebowałem? Ty jesteś Genbu bodaj? I naga. Czyli potencjalnie mogę mieć już wszystkie materiały, ale samo Anahita na 29 dopiero. Reverse Compendium. Na 27 wchodzi Chironup, Atis, właśnie naga. Breakfast. Maradjan. Jako unik skill. Mów mi więcej. To nie jest to, co chciałem zobaczyć. Zwłaszcza, że on chyba... Tak, on ma zdecydowanie ujemne te... Ujemne Infinity na Mudo. Więc wolałbym tego nie przynosić. No i to może później. Buff jest unikatowym skillem. Nie takie rzeczy już się zdarzały. A tak. Tyra Kukacza i Sukukacza. Praktycznie na całe palty. Nie jest to coś złego, ale wciąż brakuje mi tego pusataku. A czy coś jeszcze tutaj widzę jakiegoś ciekawego? Na razie nie. To tylko w takim razie mirakle. Coś tu było. Demonic Discipline. Chodzi trochę, wiecie? Z drugiej strony... boję się, że jeżeli teraz zużyję chwałę, to nie będę jej... Nie. To nie będę jej miał na to, co dostanę zaraz z abscesa, bo mam nadzieję, że ten absces jest na tyle niedaleko, że zaraz go ogarniemy. Zajdźmy jeszcze do naszego wspaniałego przyjaciela. Odebrać nagrodę. Gustaw, daj... A nie, my nie mamy jeszcze nagrody. Dało się, że mam 45. To przynajmniej mogę sprzedać. Dobra. To jeszcze raz. Zapis. I możemy zwiedzać dalej. Au, ale zrobiliśmy progresy przez te 40 minut. Czuję się absolutnie chujowo z tym, jak mało progresu zostało dzisiaj wykonane do tej pory. Co im powie mapa? Mapa mi póki co mówi, że średnio mam jak do tego miejsca dojść, takie mam wrażenie, chyba że skaczą stędy. Spróbuję poskakać po tych kontenerach i zobaczyć, czy uda mi się jakoś tu wskoczyć. Bo powinno się dać. Cholera, wiedziałem, że spadnę.
Pamiętajcie, SMT5 to najtrudniejsza platformówka 2021 roku i niech wam nikt nie wmawia, że jest inaczej. Co tej umiejętności, ja z niej aż tak dużo nie korzystałem osobiście, więc nie powiedziałbym, że jest konieczna. O, to już to jest piąty idealnie. Hop, hop, tutaj hop i mamy te trzy skrzynki. Speed Angel, Essenciaki Kurihime i drugi Speed Angel. Dobra, nie mam skradniętej stamtąd skrzynki, więc fajnie by się było po nią przejść i przy okazji nie umrzeć. Oni chcą mojej dupy, a ja chciałbym ich unikać w miarę możliwości. Hej, 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 hello. A zdarzyło ci się coś nam wspominać, Biki? Sprawdzimy to. Bo esencjalnieko. No i dobra. Wydaje mi się, że możemy w takim razie już udawać, że idziemy, powiedzmy, pseudo dalej. Czyli w ten cały las gąszcz kontenerów, który się tu znajduje. To są Managanal. Ej, to co, może dziś się uda! Ha! 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 A. A. Czemu nie wypadł? Co jest ze mną nie tak? Momentalnie się zastanawiam. Hej! Dostałem pieniądze za to, że nie chcę im przeszkadzać. To miłe z tej strony. Dobra, skakuj, Inkubus. Będę cię potrzebował przynajmniej na chwilę. Wracając może, dziś uda mi się przekonać tego cholernego Inugamiego, żeby do mnie dołączył. Jak sądzisz, Inugami? Chcesz do mnie dołączyć? Jeden fire shot, jasne. Pieniądze? Jasne. Czy lifestone? Jasne. Był tak podirytowany, że aż do mnie dołączył. To miłe z jego strony. Tak, szasy i Managanal już mamy, więc nie będę się w to bawił akurat. Ale Remasa jak najbardziej poleci. Bo oni byli podatni na buffu, którego akurat nigdzie nie mam. Żeś nie umierać. Mamudo tutaj nie wchodzi w akubę niestety. Zresztą samo to, że oni są odporni na modo, jest trochę problematyczne. A zaraz konterem obelwę na pysk. No nawet nie. Jestem zdziwiony. Ja zabiję ją z Mazio. YOLO? YOLO! Au! To było za bliskie. No jest, zdałem więcej o 2. Wyobrażeń? Oczywiście czarny jak zwykle działa dokładnie tak jak wtedy, kiedy ja go używam. No to walka powinna mi tu wystarczyć. Nice. Expa, nie jako super dużo, bo siłą rzeczy my już mamy dość dużo poziomów, to co to jest, przynajmniej jeżeli chodzi o te długorzędne demony, tak? No bo taka Managanal, no to jasne, ma ten 25-6, tak? Ale te wszystkie jej przydupasy, Andrasy na 18, kiedy ja mam 27. Rozumiecie, o co chodzi. Zresztą generalnie bardzo często jest tak, że te pierwsze poziomy, powiedzmy, można wbijać samym tym przez same mitamy i jakoś specjalnie mocno się tego nie odczuwa. Mamudo by tutaj tak świetnie zadziałało, gdyby tylko ta cholerna Managanal nie miała bloka. Dobra, kryt nie wszedł.
Więc teraz tylko zostanę odsuty w trzy dupy. I nie będę trafiał. Mamy kryta. Hamad nie stakiluje, żartowałem. Cykl, jak naiwny może być człowiek? Czasami naprawdę wierzę, że to zadziała. Czy zwykła tak go zabija? Tak, nice. Dobra, wydaje mi się, że z tym co tu jest już po prostu nie będę walczył jakoś specjalnie, bo ewidentnie dostajemy bardzo mało, więc nie wiem czy mi się opłaca, tak naprawdę. Zobaczę tylko jeszcze na mapie, czy coś tu jest. Jest ta jedna skrzynka gdzieś tam. A, gdzie ona była? Czy ona jest w budynku gdzieś? Czy ona jest tu nade mną? Ona tu jest. Czy do niej się wchodzi jakoś z boku? Pewnie tędy, no. Dobra. Zgadnę tą skrzynkę i powinna być się. Fire Gem. Nie specjalnie przydatnego, ale zawsze coś. No i dobra, dawajmy, że idziemy dalej. Przejście powinno być, jeżeli dobrze myślę, o tutaj jakoś tak delikatnie z boku. Czy tędy przejdziemy? Nie, ale możemy to zgadnąć relikwie i liczyć na to, że ten demon, który się czai tuż za drzwiami, nas nie będzie chciał zgwałcić. Czyli któryś garaż w takim razie powinien mieć przejście, albo tutaj środkiem. To są Jack Frosty. Czy ja nie jestem podatny na buffu? Boję się. Powiem szczerze, przyznam się bez bicia, boję się w takiej sytuacji. Senki? Abdiel. A tomb, ball, the knowledge of rulers past are no longer. And yet there is already an unexpected nuisance. I cannot afford to be hindered anymore. Master Abdiel! You are? Ichiro Dazai. I recently joined Bethel's Japan branch. Dazai. Yes. Well, what do you want? You see, it's just... I'm a weakling. I basically have no confidence in myself. Cześć, jestem frajerem. Help, please. I had the power to fight demons from Bethel, but I was so scared. All I could do was run away. Have confidence. No confidence. Because of me, those students were kidnapped. And what am I to do about it? Comfort you? Not at all. I want to become strong. I want to be confident. Chcę być 60, tak jak ty. You wish to learn my strength. Then I shall tell you. My strength comes from my unshakable faith in the Lord. For the Lord is absolute. Simply believe and act without hesitation. To się nazywa... Fanatyzm? Fanatyzm? Nigdy nie pamiętam polskiej wersji tego słowa. Believe and act without hesitation. Ślepo wiele bez własnych przemyśleń nigdy nie skończyła się źle, prawda? Dobra, widzę tu znowu Beriffy i znowu jestem blisko pełni, więc chyba znowu nie mam możliwości jakiejś specjalnej gadania z nimi. A mam coś takiego do powiedzenia? What are these giant rectangle-y things for? Masz na myśli magazyny? Albo kontenery? Shipping. Wait, huh? What's that? Oh, it sounds like it tastes good. Nie, kontenery nie smakują dobrze. So they're boxes that you put stuff in order to take it somewhere else? Whoa! No way! Got it!
So that's what these things are. I thought humans lived with them. Seriously. Humans sure are interesting. Like no, one też są ciekawe na swój sposób. A, w każdym razie, widzę tu nagi, widzę tu coś questowego. I widzę tu demona. Principality. A, pogadajmy z nim. Tak, tak, demony chaosu są złe i próbują cię oszukać, a my jako Betel musimy uratować ludzi. Jasne! Wie co? Mam dziwne wrażenie, że dostałem właśnie dwie sprzeczne misje. Ale kto by się przejmował takimi debetkami? To na pewno nie skończy się źle, prawda? Prawda? Na szczęście mamy wybór, co możemy zajść i nie każą nam walczyć, tylko dlatego, że na coś się zdecydowaliśmy. To było kompletnie losowe, że tego uniknąłem. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. W środku jest wielki demon, ale jak on się tam dostał? W tym budynku? Że w tym budynku? O, o, o. Hejka. Nie musi to być zimno, okej? Okay? Nie musisz sprawiać, żeby to było zimno, okej? Okay? Nie wszyscy lubią chłód, okej? Okay? Pomyślałeś może o tym? Wielki królu? Ja wiem za to, na czym mi najbardziej w tej chwili zależy. Nie na żadnym zimnie czy cieple. Tylko na save pointie. Ja tylko chcę save'a. Miman też może być. Tak długo, jak będę w stanie dociągnąć tego Mimana do najbliższego punktu zapisu i nie umrzeć po drodze, to może być i Miman. Dobra, w tę stronę nie pójdziemy, więc mamy drogę w jedną stronę, do góry! Hej, 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 nie. O, chyba że gdzieś tutaj w pobliżu był save point, ale głowy nie dam niestety. Chciałbym, żeby gdzieś tu był save point. Specjalnie unikam wszystkich walk, żeby tylko znaleźć save'a, okej? Okay? Zresztą ogólnie ta save'a jest trochę duża i pokrętna przez to, jak są tutaj te wszystkie kontenery i magazyny. Baronik. Zostawcie mnie. Tam jest. O nie, jest upośledzony. Czy Kingfest jest wrażliwy na ogień? A to zależy od gry, akurat. Czy w piątce jest wrażliwy na ogień? Mam wrażenie, że tak, ale głowy nie dam. W części gier Kingfesty są wrażliwe, w części gier są wręcz odporne na ogień. Więc to nie jest wcale tak oczywiste pytanie, jakie mogłoby się wydawać. A jeszcze raz to nic nie było. Coś tutaj dużego sobie lata, nie podoba mi się to. Wolałbym nie wpaść na to, co, cokolwiek co to dużego sobie tutaj lata. Jeszcze raz, gdzie był ten save point? Bo kojarzę gdzieś go tu w okolicy, widziałem. Gdzieś chyba tu jak się wychodziło po drugiej stronie i na górze. Że tu i tu na górze? Coś takiego. Chyba tędy się chodziło. O, mamy sejwik. Doskonale. To skoro to już mamy, możemy bezpiecznie zapisać i zacząć zwiedzać bez ryzyka stracenia progresu. To jest moja ulubiona część.
Wydaje mi się, że tutaj tego nie ogarniemy. I subaksy i nogami z tego co widzę. Jest to jakiś silny demon. Co może pójść nie tak z silnym demonem? Coś tu leci. Tu jest Dampnery. Jestem pewien, że mi się nie przydadzą. Powiedział nigdy nikt. Field Dampnery to jedna z tych rzeczy, które się przydają zaskakująco często, a jednocześnie jest ich zaskakująco mało. Znaczy, przepraszam, poprawię się, nie jest ich zaskakująco mało. Jest ich dokładnie tyle, ile powinno ich być, czyli za mało. Nie oszukujmy się, ataki fizyczne są chyba najpopularniejsze ze wszystkich, więc gdybyśmy dostawali tonę Dampnerów, to gra naprawdę mogłaby się robić ta prosta. Albo broń Boże, żeby dało się je kupić w jakiś łatwy sposób. Zanim przeciwnicy zaczną kultowo Almighty nadużywać. Mam tam jakiegoś ucznia, uczennicę. Chyba uczennicę. Chcę tam wchodzić. Kolci, no. Ja w tej grze skipów jest. Nie spodziewałbym się, żeby jakoś specjalnie dużo ich było. A wiecie co? Idę. Co ja się będę. Jestem pewien, że moja drużyna obecnie jest kompletnie nieadekwatna do tego, co mnie tam spotka, ale kto by się szanował takim drobiazgiem? Tylko chcę zmienić odrobinę party. Kto u mnie miał buffy, debuffy? Chyba Kurihime. Nie podoba mi się to. Kategorycznie mi się to nie podoba, ale jak to mówią, nie mam w tej kwestii wiele do gadania. Wiesz co, chodź tu. Spróbujemy tak. Zobaczymy, na ile dobrze pamiętam, co mnie czeka. Znaczy, bardzo często są jakieś niewidzialne ściany, które nie pozwalają, tak? Plus jest też ograniczenie w wysokości skoku. Wilkołaki. I to jeszcze eleganckie, gustowne francuskie wilkołaki. No. Lugaru. Czy jesteś pewien, że nie mogę ci zabrać tej dziewczyny? Kolizji już nie. No niby tak, no. Dobra, z ważnych rzeczy, co ty tam miałeś? Podatność na shit! Podatność na buffu to najgorsze, co mnie mogło spotkać. Nikt u mnie nie używa buffu! Dlatego Fangbreaker, Damascus Claw, Axel Claw, Kritka Laura. Joy. Gun. No to co? Buffy, debuffy? Znaczy na razie chcę go zdebuffować, pizdu, żeby mnie nie zabił krzywym spojrzeniem. Jak już mówiłem, to jest po dwóch talundach, przypominam. O, następny atak to będzie kryt. Żeś nie umierać. Jeżeli tak, to jestem w dupie. A tu masz pizdu HP. Nie spodziewałem się absolutnie niczego innego, tak TBH. Wiesz co? Ja to zajebę bezpiecznie. Powiem doskonale, dokąd to zmierzam.
się nie pierdolę w tańcu. Jaka jest szansa? Że Mirage wejdzie? Absolutnie kurwa żadna. Ech. Powinienem się tego spodziewać. Oczywiście. Miałem hamę, zgadza się. Nie dalej. Chyba teraz czas, żebym to ja spuścił komuś pierdol. Byle tylko trafiać i będzie okej. Okay. Dżemy wreszcie na coś się przydadzą. A to cyk mis. Proszę nie robić takich brzydkich rzeczy. Mirage niestety. Czy on jest w ogóle podatny na Mirage? Jest odporny, ale nie kompletnie niewrażliwy. Jak twoje buffy debuffy w ogóle, Tinko, jest... Ta runda się teraz kończy. Czy Ait teraz ma tę rundę? Tak. Czy jeżeli trafię, to może ją przedłużyć. Doskonale. Podkreślam, jeżeli trafię. A wszyscy wiemy, jak się kończy, jeżeli trafię. Ja tym razem chodziło wyjątkowo dobrze. O, krytyk. Przecież nie umierasz. Dobra. To jest akurat idealne, co się mogło stać. Nie będę kłamał. Zaraz mu się ta runda skończy. Czyli generalnie plan byłby taki, że atakuję Aramasą, leczę się. Czy Korychimę ma rekundę? Tak, doskonale. To już wiem, co robię. A teraz to już tym bardziej wiem, co robię. Jako, że on ma unik skilla, to zazwyczaj używa tego typu rzeczy po magazynie. Ja tylko absolutnie nie stanowi dla mnie problemu, żeby zrobić dokładnie to. Buffy, znaczy debuffy cały czas ma na sobie. Więc mogę atakować. Sage Carl coś, co wygląda jak żenięcie ogniec elektryczne. No i kim ja jestem, żeby kwestionować? Teraz mu się ta runda skończy, więc bijemy go. Chodzi, żeby medii użyć znowu. Ale ta mana, Jezu. Dobra, trzeba jakoś sobie radzić. Sam mówiłem, że mu się kończy ta runda. Bez kryta niestety, więc spróbuję sobie odnowić manę w tym czasie. Pytanie, odnowić manę, czy zaatakować i odnowić manę? Dobra, mogę tak zejść. Łapę. Potrzebujesz manę. Au. To blało. Ale aura. No dobra. Ma stanę fizyczne, więc mogę równie dobrze o niego wrzucić. O niego albo kogoś, kto miałby kolejne buffy, albo kogoś, którego może strzelić z czegoś lodowego. Ktoś ma buffu, ty masz hamę. Chcę ją wrzucić tego dlatego, że ma hamę. Jasne, czemu nie. Jak twoje buffy debuffy, kończy się rekunda. Bo ty masz...
No dobra. Niech będzie. Generalnie powiem tak, nie odważę się zostawić mu w turę, jak atakuje fizycznie, więc po prostu będę używał dampnego chwilę wezie. W sensie, jak atakuje fizycznie skrytami. Axaclaw jest ten niemalże pewien, że byłby w stanie mi one-shotować protagonistę, nawet po imię dwóch talent. Kryt nie wszedł niestety. Hama już jak najbardziej. Ja tam miałem tę rundę wrzucić. Yep. No bo zawsze to jakieś obrażenia. O! To nie jest to, czego się spodziewałem. Au. To, że Kurikime padła i to, że ta sama Nozumi padła, to bardzo niefortunny obrót wydarzeń. W takich sytuacjach zawsze pozostaje pytanie, czy to jest jeszcze do odratowania w ogóle. Bo zazwyczaj odpowiedzią jest, że tak, ale... Wiedzę, że zobaczę sobie przy okazji, jak to wygląda. Realnie, jeżeli się bronimy, to... kryty nie mają tego krytycznego efektu, tak? Więc to jest dość duży plus. I tak już się podałem. A jak widać, jak Axaclaw jest w stanie mnie zabić... na hita tak naprawdę. O, well. Czy to oznacza, że idziemy zwiedzać i grindować? Prawdopodobnie. Ja nie, moja drużyna w tej chwili ma zdecydowanie za niski poziom na walkę, zwłaszcza taki jak Twaras, który miał 27. Nie mam też w tej chwili za bardzo opcji, które są odporne fizycznie, więc tutaj też jest problem. Trzymaj się, Oxide. A tylko, nie wiem, wydaje mi się, że muszę po prostu tutaj posiedzieć chwilę. Wydaje mi się, że muszę pogrindować mimo wszystko. Ależ to pięknie zrobiłem. Niesamowite. Magatsuki. W idealnym świecie bym i tak ich zabił. Ale wiem, że nie żyję w idealnym świecie, więc pewnie zaraz umrę. Znaczy podatne. A, to przynajmniej jego się pozbędę. I będę liczył na to, że jego mamu do mnie zwalci kompletnie. Nie wiem, pomyślałbym, że to cholerstwo będzie podatne. O, to mina. Ciekawe. Nie spodziewałem się tej dominy. Myślałem, że poleci jakiś modu albo modu. A czy żeby nie było, nie będę absolutnie narzekał na taki, a nie inny obrót wydarzeń, po prostu jestem nieco zdziwiony. Fajnie było w sumie wpić 29 poziom, żeby mieć tą nieszczęsną na hitę. Byłam wrażenie, że ona by mi mogła tej dość mocno pomóc. Anahita była demonem takim bardziej lodowym, więc... miałbym przy okazji jakiegoś bardziej ofensywnego demona w tej sytuacji? Chuj mi w dupę. Naprawdę mam więcej szczęścia? Pomimo, że dałem w niej absolutnie 0 punktów? Znaczy, wiecie, to jest... zasada jest bardzo prosta. Nie będę zły, ale będę zdziwiony w takiej sytuacji.
Wydaje mi się, że moją najlepszą metodą na grindowanie w tej chwili tak naprawdę byłoby znalezienie wszystkich okolicznych szykiroczych i bicie się z nimi, bo one mają najwyższy poziom. Albo znalezienie jakiejś losowej itemy, ale no z definicji losowej. Więc to jest trochę problematyczne. Tutaj teraz też nie mogę spaść i coś... Właśnie, coś tu powinno być. Esencja jaska frosta. Właśnie, teoretycznie Jack Frost teoretycznie by się nadał. Miman? Miman. Miałem cię nadzieję, że uda mi się jeszcze abscesa zgarnąć, ale ewidentnie będzie on za Lugaru. Czy jakkolwiek by się go nie wymawiało. To jeszcze ważne pytanie, jak miałem stąd wyjść teraz? Zaraz się okaże, to magazyn bez wyjścia. Okej, już widzę. Ops. Tam gdzieś hen daleko jest chwała do zgadnięcia. A może tu będzie Mitama? Nie, to nie jest Mitama. To jest daleki od bycia Mitamą. To jest Prince Spidey w sumie. Czy ja się nie mogę powiedzieć Prince Spidey? Teraz jak o tym myślę? Powinienem być w stanie powiedzieć się z Prince Spidey. Jeszcze jakbym miał kogoś, kto jest odporny na hamę, to już w ogóle byłoby super. Co nie? A tak kogoś, kto blokuje hamę, to już niestety nie mam. No nic. Pożałuję tego, ale zróbmy to. O nie. To są dwa principality, a nie tylko jedno. Oszukali. Wielutne kłamstwa. Jak śmieliście mi to zrobić? Koniec z oczekiwaniami podatne na Mudo. I teraz pytanie. Debuffować ich czy nie? No i mogę spróbować, ale nie nastawiam się jako, że mi to bardzo pomoże. A przynajmniej mogę mamu dostrzelać, tak jest. No i oni mają relatywnie mało HP z tego co widzę. To pozostaje mi liczyć na to, że ta ich nieszczęsna... Że ten Hamon nie będzie mnie zabijał jakoś bardzo intensywnie. Au, to było baksa, jak jest. Ej, stawaj, bo ci potrzebuję. No dobra, pas i wracaj tu, Baksie. Baksiątko, potrzebuję cię. Nawet... Najgorsze jest to, że spodziewałem się, że Mahama go po prostu teraz zabije. I będę bardzo niepocieszony. Okej, okay, sama Hama go nie zabije. No teraz biorę magę suchi, na co... Czym nie będę się jakoś specjalnie przejmował. Bo wszyscy wiemy, że jest tylko jedna rzecz, którą one mogą robić po zebraniu magę suchi. Więc tak długo jak zaraz rzucę light dumpnera, to wszystko będzie okej. Okay. Znaczy chyba, że teraz po prostu nie trafię Mamudo. Okej, trafiłem, nieźle. Jolo? Jolo. Ale byłby przypał, gdyby nie trafił. Au. 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 Rozumiem aluzję. Przyjąłem ją do zrozumienia. Dobrze, ja rozumiem. Z
Słuchajcie, to naprawdę nie jest tak, że ja nie rozumiem, co kolega miał na myśli. Ale jak to mawiał klasyk, dwóch potrafi grać w grę. Bo co, on myśli, że go w jedną turę nie mogę zdjąć? Tak mu się wydawało? Frajer. Nie było mnie przez jakieś ostatnie 45 minut. Coś straciłeś? Zaliczyłem Game Overa na Lugeru. Stwierdziłem, że potrzebuję pogrindować, żeby wbić się na hitę, więc teraz poszedłem robić questę z zabijaniem tych Parity. Plus chyba jeszcze parę innych śmierci. Ale o tym się nie mówi. Przynajmniej oficjalnie. Nie no, słuchaj, nie wiem, o co ci chodzi. Fajne Sevil Electric Damage. A to mówisz mi, Elec Damage w tej walce to naprawdę moje najmniejsze zmartwienie. Dawa Mahama, mam wyjebane. Znaczy, Axel Claw z tego co widziałem to i tak mnie zabija w tej chwili, a nie jestem low level, okej? Okay? Nie żyją, że je dieramy! No! Jak to dobrze, że mam ta nie cokolwiek innego zamiast kamerki. Właśnie odchodzi, że on się nie czy raz, tylko to już jest któryś z kolei. Przepraszam, zdaję sobie sprawę, że to mogło być głośno, ale a jest granica w stanie. Nie uwierzycie. O mój Boże. No nie boli, Rama. Przykro mi, u mnie Like nie istnieje. Przykro mi, Betel może iść do diabła. Jebać kręcy pałki. I co mi teraz zrobisz? Teraz jedyne co mogę zrobić to poskakać. Weź co, chodź tu. Dobra, czy jestem w stanie gdzieś doskoczyć w jakieś miejsce, które może mnie interesować? Potencjalnie? Potencjalnie pewnie mogę spać w jakieś miejsce, które mnie interesuje. Ale wolałbym tego nie robić. Dobra, skoczę sobie tutaj, żeby nie zajść najtrudniejszej platformówki mojego życia. Dobra. Najtrudniejsza platformówka mojego życia została ominięta, to najważniejsze. Jak widać, tylko do czasu. No dobra. To teraz... Ja do czemu mam 10% baterii? Halo? Czemu ta bateria mi się tak szybko ładuje? Tak, wiem, że pozostało 6% baterii. Nie daje mnie telefonie. Dobra. Teraz szybki zapisik. Skoczy się zaraz do tych, do limimek. Obierze się nagrodę. Przy okazji mam nadzieję, że ekstra trochę wpadnie. Nieironicznie, jeżeli będę blisko 28, to rozważam użycie tych... nie grimoire'ów, tylko tych drugich gospeli. W sumie zajdę do Gustawa, bo powinien mieć dla mnie nagrodę.
Masz dla mnie jakąś nagrodę. To i Man Avatar. Zawsze coś. Ja? Dobra, dajcie im przejść z powrotem. Tutaj. Wydaje mi się, że linki nie chciały jakoś mojej dupy, jeżeli im pomogłem. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo chyba nie jestem gotów na zostanie w pierdolu tutaj. Na co powinienem być gotów, to na pofarmienie zaraz bardzo intensywnie na Shikiori, żeby wbić ten nieszczęsny 29. Dalek wrócę. Sztukę raz. 4000 expa. Inkubus nauczy się Madness Needle. I Ice. Kontynuuj. Mów mi jeszcze, przyjacielu. Mój własny harem jest bardzo zadowolony. Czy ona chce do mnie dołączyć, a ja nie mam miejsca? Ja nie mam miejsca? Słucham? Lim dołączyła do mojej drużyny. O, teraz lepiej. Ona ma 32. Holy fuck. Holy fuck, 32. Czemu one, które dołączają do mojej drużyny, mają jakieś 5 poziomów wyżej niż ja? To jest niepokojące. Czy to jest dobra sugestia, że mogę być lekko underleveled? Na! O, a któż to? Czy to Kayanohime? Cześć Kayanohime. Może tym razem uda mi się ciebie przekonać. No, stań proszę, proszę, proszę. Oczywiście, że w działanie razem. Ej, w sumie i tak nie mam miejsca w party. Ktoś tu mówi dużo bardziej sensownie, chciałbym przyznać. A, już tak. Nie to, co trzeba. Za każdym jebanym razem, jak nie trafię. Za każdym jebanym razem. Powinienem iść pofuzjować, prawda? Czy możesz przestać krytować za każdym hitem? Będę ci bardzo wdzięczny. Chcę 18 ekspo za jednego. Holy fuck, jak mało. Czy ja mogę w ogóle sfuzjować coś na rozsądniejszym poziomie? Jeszcze najpierw chcę, by im pomogło walczyć z tą głupią Wizą. Zobaczmy. Fuzje. Reverse fuzje. Najlepiej nie z kompendium miałem możliwości. Ten Chironup nie brzmi tak źle. Zwłaszcza, że on ma Fyraku Kadża i Suku Kadża. Teoretycznie. No, z czego ja go fuzuję? Hypixie Bugs. A może. A teraz jest to fajnie, bo żeby się nauczył, co jest tam dużo, jak tam brakuje. Mam pomysł. Ale mam świetny, genialny plan. Co nie pytanie? No i tak jest odporny na lód. A nie wiem, czy będę chciał aż tak daleko przekazywać. Chodź to. Tylko co ja tutaj mogę dać? Patrzę na pewno.
Tanma? Może być Tanma. Is this demon to your liking? Yes. Patrz się jaki głupi. Patrz się jak głupio mu z oczu patrzy. Czym jest Blinding Stake, kolego? Atak fizyczny plus sekunda. Czemu nie? Zawsze ta sekunda. Ten Shikioji nie brzmi źle, to jest najgorsze. Tylko też wymaga 29 poziomu. Czemu wszystko, co jest fajne, wymaga 29 poziomu? Fuck! Nie słuchaj Kurihime przecież, prawda? Prawda? Potrzebuję magicznych demonów. Ten Hamał na 29. Czemu wszystko ma teraz 29 poziom? Spójrzcie, mógłbym mieć Chironupa, mógłbym mieć Principality, mógłbym mieć Shikyojiego, mógłbym mieć Anahity na 29. Tylko musiałbym być 29. Jak żyć? Nie. Nie. Niech ci będzie. Może dlatego, że jest Shander level? Nie wydaje mi się. Chciałbym udawać, że nie jestem Shander level i tego się trzymajmy. Limitu. A to dobre. That's a good one. Bo wąż się cały czas tego samego robi. I nogami berif. To już prędzej. Miano ja bufule. Nie uczę się te rondy. Wygląda kuszące. Is this demon to your liking? Czy coś jeszcze? Breakfast. Oj, tak. Mam jedno zasadnicze pytanie. Jaki jest sens używania bufuli na Jackfrostie, który ma Ice Bufule? Znaczy Jack Bufule? To jest ta rzecz, której nie rozumiem. Ice Block to nie do końca to, na czym mi zależy w tej chwili. Taki sam malinka nie się. Jak wszyscy wiemy. Ale korci. Ale korci. Tak jeszcze z ciekawości, czy tutaj coś nowego mi wleciało. Chciałbym, żeby te rzeczy nie były takie drogie. Fuzjujemy Yoshitsune i Sargama teraz Easy Mode. Znaczy, gdybyśmy teraz mogli sfuzjować Yoshitsune, to jak najbardziej, ale w momencie, kiedy się go fuzjuje, to nie jest aż tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Głupie pytanie. Czy istnieje świat, w którym magicznie moje party teraz daje sobie radę na tego skurwysyna? Nie mam jeszcze koło przez Chira, więc to akurat mnie jakoś specjalnie nie rusza. To i tak nie masz specjalnych jakichś umiejętności, które mógłbym ci dać. No teraz tak, tutaj mam Jack Bufule, która działa jak Rakunda przy okazji. Tu mam leczenie i tę rundę.
Tu mam absolutne kurwa gówno, znaczy sekundę. Pamiętaj, spróbować można, ale nie nastawiam się na nic optymistycznego. Ja nie cały czas jestem zdania, że to jedna z trudniejszych walk w tej grze. Pod względem tego, co mamy dostępne w danej chwili i jak silny jest przeciwnik, z tym walczymy. Bo jest sporo walk, które pewnie można by uznać za trudniejsze, ale jednocześnie mamy w danym momencie więcej dostępnych rzeczy, które możemy zaradzić na dany problem, tak? Tutaj właśnie na przykład na to, że on zdecyduje się zakcyklować mi całe party, no to nie ma za wiele do powiedzenia, tak? Nie, zobaczcie, na pewno będzie dobrze. Buffuj Hama. Kadża. Ty możesz pasnąć. Co nie wiem, czy pasowanie to, bo najpierw co mogę dojść, ale. Nie będzie. A tak nie jest aż taki straszny. Fitko Laura będzie straszna. Wiecie co, spróbuję zajść to legitnie. Zobaczcie, co z tego wyjdzie. Legitnie, czyli bez dumpnerów. Hech. Hech. Hi ho, kurwa. Hi kurwa ho. On tu wróci. Już ja to zadbam. Daję sobie sprawę, że to co właśnie robię jest ode mnie nieosanne, ale... Co może pójść nie tak? Bo nawet jeżeli teraz mam połówkę, to nie mam żadnego przedowego leczenia. Więc tak naprawdę... Spodziewałem się, że będzie źle, tak powiem. No ale, czego tak w bólu? Co może pójść nie tak? Całe palce mi łączy? Nie, no co ty gadasz? Pamiętam, że on jest po 2 sekundach, by the way. On jest po 2 sekundach, przypominam. Czy wiecie, dlaczego nie lubię używać sekundy generalnie? Bez MT. Tak. Brakuje mi w tym momencie opcji wejście do głównego menu. Tak bardzo. No i mogę spróbować ich wskrzeszać, ale nie nastawiam się jakby specjalnie ambitnie. Naprawdę chciałbym, żeby powiedzmy te sekundy było jakoś bardziej czuć, tak? Naprawdę chciałbym, żeby było je czuć. Oba, weź mi zabij, Jezu. Tak, wiem, masz 4 tury. O! Pozwólcie, że nie będę tego komentował, co?
To jest najgłupsze w tym wszystkim, że to wcale nie jest tak, że jakoś kompletnie przepierdalam w tym momencie. Oczywiście wynika to głównie z tego, że on stwierdził, że będzie atakował praktycznie samymi fizycznymi atakami bez tych Axel Clawów i Damaskusów, ale wiecie, o co chodzi. A, dobra. No dobra, skoro to już mamy ze sobą. Najgorsze jest to, że to wcale nie jest tak, że dobiję ten 28 czy 9 poziom i magicznie wszystkie moje problemy się rozwiążą. Więc to, że sobie zorganizuję teraz wielką sesję grindowania, naprawdę mi nie pomoże. Moim zdaniem, tak szczerze mówiąc, SMT5 ma dość duży problem z tym, jak mało jest sposobów na radzenie sobie z fizycznymi atakami przez pierwsze 75% gry. I ten boss jest jednym z najlepszych przykładów na to. No bo co z tego, że go zdebuffuję na te minus 2, skoro on i tak obszarów hrani mi zdejmuje praktycznie całe party. No tak, tylko na Matadora powiedzmy mogłem sobie zrobić te party, które w jakimś tam stopniu było ten... było odporne na force, tak? Mogłem sobie znaleźć demona, który ma dekadrze, tak? I jakoś to szło, a tutaj? Widzieliście, co się dzieje, jak był zdebuffowany na minus 2 na wszystko? Tak naprawdę niewiele mi to dawało. Nie, bo spójrzcie, ja tak naprawdę jestem w stanie mu w pierwszej turze zbić wszystkie staty do minus 2, prawda? Jack Buffula to minus 2 do obrony w sumie. Dwa razy ta runda leci. I Blinding Strike to jest dwa razy sekunda. Więc efektywnie jest debuffowany tak mocno, jak to tylko fizycznie w tej chwili możliwe. Jakby się opłacał protagonista, by w tej chwili nie żył. O, chwilkę Laura. Wiecie co, naprawdę mi się nie chce bawić w normalny sposób. Czas zabawy dobiegł końca już jakiś czas temu. Pora przestać się bawić. Naprawdę to jest jeden z tych walk, w których absolutnie nie czuję się źle z tym, że używam Fist Dampnera, okej? Minotaur czy Meduza? Tak. Nie, mam trochę wrażenie, że jedno i drugie jest trochę skurwysyńskie. O, kryt. Nice. Dobra, tym razem kryt nie wszedł niestety. A, no i oczywiście jest jeszcze jeden duży problem, o którym nie zdążyłem wspomnieć jak tako. Że nawet jeżeli, powiedzmy, mam jakiś taki ładny setup, który mi bardzo ładnie gra, tak jak to, co w tej chwili mam, prawda? Spójrzcie, ile many mają moje demony, a jestem w połowie walki. No właśnie. Dobra, krytnął, jest okej. Okay. Jak tam twoje debuffy, powiedz mi kolego?
Mają się. Nice. No, tutaj manę. Sprzedaj mu hamę. Sprzedaj mu ramasę. Nie odważę się tutaj nie rzucić się Elegdampnera. Szanuję swoje zdrowie mentalne. I tak wiem, że samo to, że gram w SMT5 może świadczyć o czymś zupełnie odwrotnym. Chyba kończy mu się ta runda i sukunda. Czyli w dużym skrócie ta runda Blinding Psych. Sam fakt, że ona masa krytnęła dosłownie za każdym razem póki co chyba ratuje mi tę walkę tak naprawdę. I nie uważam, żeby to było coś, na co powinienem regularnie liczyć, że się będzie przytrafiało. Żeby to było to podejście. Jeżeli daje, będzie używał sufleta, to jak najbardziej. Wyobraźcie sobie ten trolling AI, gdyby na czerwonym HP nagle stwierdził, że Magatsuki użyje na same fizyczne i w tej chwili kompletnie zgwałcił mnie w dwa ataki. Wyobrażacie to sobie? Ja wolę sobie tego nie wyobrażać. Cztery razy sugeruję, że po dwóch bym nie padł. Przez to musiałem się zastanowić, czy ja na pewno Dampnera użyłem. Frajer. Aż taka jest prosta, nigdy nie grałem w tak łatwą grę. Widziała Saoris Lamu. Gdzieś na północ stąd. Doskonale. Right block to nie jest coś, czego potrzebuję. Uwierzcie mi, bardzo rzadko korzystam ze skilli typu block w momencie, kiedy istnieją dampnery. Naprawdę bardzo rzadko się zdarza, że jest potrzeba, powiedzmy, żeby ten... żeby używać tych bloków więcej niż te trzy razy na walkę. Na północ, tam tylko trochę dalej. A przez co chyba na myśli w chuj dalej. Priorytety priorytetami. Skurwiel pokonany, więc można sobie grzecznie zapisać. I możemy iść dalej. To teraz to było w tym magazynie, w tym magazynie. Jest tu nekomata, która ma dla nas questa. Ryby to moje ulubione żarcie. Teraz nie ma ryb. Ciekawe, gdzie się podziały. Był jakiś bardzo chłodny magazyn i może będą takie zamrożone ryby. Gdyby tylko był jakiś zamrożony magazyn, w którym wcześniej widzieliśmy i w którym ktoś był, co nie? Zostawcie mnie, ja tutaj biegam tylko po dachę. A
Czekaj, to był zawsze w cenie. Pokonałem tego wilka, pokonałem też inne anioły, ale o tym się nie mówi. Divine Talisman, to doskonale. Divine Talisman to jest coś, co na pewno mi się przyda. Tu jest ta nekomata nieszczęsna. Mam jeszcze pytanie. Tu jest Abscess. Jolo? Chyba nie Jolo, bo ewidentnie spadłem i tu gdzieś chciałem. Chociaż esencja taka mi na katy. Naga? Naga? Słuchajcie. Na pewno uda mi się z nim porozmawiać, także za pierwszym razem się do mnie dołączy. Jeśli dzwoni prezesa, skończy na tym, że ich pierdoli. Mogę zrobić sobie selfie? Pa 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 ra pa pa ra pa ra ra pa pa pa. Ja pierdolę. Nie widzę swojego życia. Śmiało. I o kurwa. Nago, posłuchaj mnie. Góra. Jasne. Niech ci będzie. Może być. Jasne. Jasne. Proste. Wszystko było wykalkulatorowane. I nie dam sobie wmówić, że było choćby odrobinę inaczej. O mój święty Boże. To było za bliskie. Odpowiadając na wcześniejsze pytanie. Tak, zapisałem po wilku. To była dosłownie pierwsza rzecz, którą zabiłem. Nie odważyłbym się nie zapisać po tej walce. Powiem więcej, teraz zrobię dokładnie samo. Then I'll fucking do it again! Ej, może tym razem uda mi się spaść do tego Abscessa, a nie ten. A nie znowu tam. A czy tutaj w ogóle się da spaść do tego Abscessa? Chyba muszę tutaj spaść. A, i teraz tędy. Tu wskoczyć. I spaść tu. No co tam, Abscess? Co tam masz? O, pie! Holy fuck. Ale to było niebezpieczne. Bazyliszki i makami. Po dwa. Nie, to są płonie nie bazyliszki, jedzą. Wyglądały trochę bazyliszki. A przynajmniej na mój poziom. Wow! Niesamowite. I na zmianę mało HP mają. Dzięki Bogu. Czy coś jest podatne na ogień? Fengquangi chyba blokują ogień. To się skończy w najgorszy możliwy sposób. Dlatego to zróbmy. Hahaha, nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. Dobra. Co w takim razie? Ma buffu powinno być dane. Albo nie. Houston? Houston? Odbywa się właśnie problem idło. Jack, teraz się nie umieraj. Proszę, 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 proszę. Okej. Chcecie zobaczyć, jak wygląda te dziwne magacuki? Pora na wpierdol. I tak, robię to, czego nie powinienem robić, ale kto by się przejmował takimi zabawkami?
one nie są odporne na hamę, ma kamień na 90% soda. A to są za to odporne, niestety. Bo nie by w stanie zdjąć 3 demony z tych, które są, jak dobrze pójdzie. Jak źle pójdzie, to trochę mniej. Chyba się zastanawiam. Zrobię to odrobinę pseudo bezpieczniej, co skończy się dla mnie gorzej niż powinno. A, bo ten drugi makami przeżył. No i mi też teraz zatkują w sumie, chyba że akurat... Au. O-o. 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 Nie rób tego. Proszę, nie rób tego. Dobra. This is fine. Wszystko zaplanowane. Pamiętajcie, nie dajcie sobie mówić, że to było niezgodne z moim planem, bo było to zgodne z moim planem. To jakoś tak. Na co ta łajza z tyłu jest podatna jeszcze raz? A, oni są dalej ogólnie podatni. Idzie. Otwórz kawałka. Life Spring byłby fajny, gdyby nie to, że mam za dobry skill setup ogólnie. Jak u Kadża. Single target buffy w SMT5 XD. Najmocniej przepraszam, ale to najlepsze, co mogę powiedzieć o single target buffach. X kurwa D. Mają suchy dispersion, merchant hospitality, defly aura, divine garrison. Czyli gówno. Chyba, że maga suchy dispersion było czymś dobrym i o tym zapominam. Ale podejrzewam, że będzie to absolutne kurwa gówno. A? Skoczmy tu, skoczmy tu i skoczmy tu. Kurde. Kolci mnie trochę, żeby zejść i pogadać z tą statuą. Ale jednocześnie mam wrażenie, że mam za mało demonów, żeby to się opłacało. I szkoda mi maldować tej statuły. No wiesz ten dylemat. A, czy ja stąd skoczę gdzieś na górę? Nie, doskonale. Czyli tak równie dobrze mogę spać tutaj. Zobaczcie, co tu jest. Słyszę tylko, że coś tam mi... Lepiej na górze. No, naga. Ta sama, skoro wcześniej walczyłem. Zastanawiam się w sumie, jak dojść do tego. Do tej skrzynki z chwałą, która tam jest na górze. Bo jakoś się musi dać, tylko pytanie w jaki sposób. Bo ona jest tu. Tak, ona jest tu. Tu jest Miman przy okazji. Mam wrażenie, że najosobniejsza opcja jest przeskoczenie tu. Tu, tu. Po Mimana przejdę tędy. I stąd powinien mieć lepszy widok na tą skrzynkę z V. Bo tak, stąd na 99% nie doskoczę. Wydaje mi się, że muszę skoczyć tu i tamtędy pójść. Zobaczymy, czy mam rację. A i... Jezu, już widziałem jak spadam. Już widziałem jak spadam. 60 chwały. Nice. I to chyba będzie tyle z rzeczy, które tutaj są. Co i mapa na ten temat powie? Jest tam... To jest quest? To nie jest quest? To będzie ten King Quest? Znaki zapytania? Jest też rodzaj obu skrzynek w tych magazynach. Ale na razie sobie pozwolę wrócić i zobaczyć co tam
za ciekawe minakle dostaliśmy. Welcome to the world of shadows. A co my tu mamy nowego? Magasuchi Dispersion sprawia, że critical się skończy za pierwszym razem, kiedy jakiś sojusznik albo się broni, albo unika, albo nuluje, albo repeluje, albo drainuje. Jest to przydatne, nie będę kłamał, ale nie oszukujmy się, większość Omagatoki się i tak abuzuje dampnerami, więc whatever. Merchant's Hospitality, whatever. Divine Garrison, chodź tu. Mógłbym jednak chcieć Demonic Dispo w takim razie. No i dobra. Czy na 28 pojawiło mi się coś, co mogę sfuzjować z mojego palta obecnego? Na 28 nie. Z kompendium bym mógł pewnie tego Principality. Przy czym wymagałoby to ode mnie, co nie aż tak dużo kasy nawet. Tylko nie wiem, na ile byłyby sensowne umiejętności do przekazania. No, niezbyt, nie będę kłamał. Dobra, zostajemy na razie z tym, co mamy. Pewnie na 29 się trochę dłużej pobawimy. Dobra, wezmę sobie, zapiszę. I na dzisiaj sobie skończymy. Dzisiaj jakoś tak krócej, na spokojnie, chcę sobie jeszcze trochę roboty porobić, bo mam jej więcej niż ustawa przewiduje. Dzięki za przybycie i postaram się, żeby w przyszłym tygodniu już streamy normalnie ruszyły. Tak żeby nie było, nie spodziewajcie się, że będę, powiedzmy, na czasie przebywał na streamach tak w tygodniu. Głównie dlatego, że wędzuję na drugą zmianę w robocie, więc praktycznie od poniedziałku do piątku popołudnia i mnie nie będzie. Ale wiadomo, w weekendy normalnie jestem wolny, dostępny i tak dalej, nie powinien być problemu. A na dziś to było na tyle. Trzymajcie się, po. Cześć.